Takiej frekwencji na wernisażu malarstwa w Suwałkach dawno nie było. Galeria w Suwałki Plaza pękała w szwach. Wszyscy goście przyszli zobaczyć pejzaże pędzla Jerzego Malinowskiego. Prezentowane w Plazie prace ukazują najpiękniejsze miejsca Suwalszczyzny. Autor to znany mieszkańcom miasta malarz, rodowity suwalczanin, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Podczas wernisażu bardzo długo rozdawał autografy. Później w trakcie konferencji prasowej przyznał, że nie spodziewał się tak dużego zainteresowania jego malarstwem. Jestem mile zaskoczony, że gdzieś tam moja praca znalazła jakiś oddźwięk. A że aż tylu będzie do podpisania katalogu chętnych, to się w ogóle nie spodziewałem. Dobrze, że na wszelki wypadek wziąłem dwa mazaki, żeby mi nie zabrakło tego pisania. Ale mi jest to naprawdę bardzo miło. Jest miło, że ludzie, którzy gdzieś tam o mnie coś może słyszeli, może gdzieś coś tam oglądali, przyszli zobaczyć to trochę w innej formie, trochę innym wydaniu. I to przede wszystkim podziękowanie dla pana dyrektora Plazy, że pozwolił mi się tutaj wystawić. No i podziękowanie dla państwa wszystkich, którzy przyszliście i chcieliście to zobaczyć. Z frekwencji zadowolony był również Mieczysław Osys, dyrektor Suwałki Plaza. Osys zdradził, że od momentu pojawienia się w Suwałkach chciał, aby galerii handlowej towarzyszyła sztuka. Wiedzieliśmy, że coś takiego jak galeria sztuki w centrum handlowym, które jest jedynym centrum handlowym w Suwałkach, przy zorientowaniu się, jak liczne są galerie sztuki, muzea, jakie są potrzeby tego regionu, jak bogaty jest to region, jeśli chodzi o obecność artystów, kołów miłośników sztuki, fotografików bardzo silnie reprezentowanym na tym terenie, malarzy, rzeźbiarzy, wiedzieliśmy, że będzie to bardzo pożyteczna działalność.